Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 13 marca, także zaczynamy od tarota. Bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy, i zapraszam do obejrzenia karty dnia. Szóstka mieczy. Oczywiście karta brama w tarocie. Zostawiamy, moi drodzy, przeszłość za sobą. Wyruszamy po coś nowego. Tutaj możliwe, że mamy dosyć teraźniejszości. Chcemy coś zmienić. Oczywiście w uczuciach może to być oddalenie chwilowe bądź próby odejścia. Często ta karta pokazuje. Oczywiście tutaj podróż, ucieczka od problemów. Może na chwilę, może na zawsze, tak? Tutaj, moi drodzy, jest wyjazd, ale też ucieka nam energia w tej karcie. Tu jest coś takiego, że musimy zobaczyć, przyjrzeć się bliżej naszemu życiu i gdzie są te, moi drodzy, braki energii. Gdzie ta energia ucieka? W którą stronę? Oczywiście przyjazd kobiety również, wyjazd do kobiety z kobietą. Tutaj możemy różnie interpretować. Także, moi drodzy, jest bardzo ciekawie. Na pewno coś się będzie działo. Powiem szczerze, że tutaj problemy z zatokami, ale też w aspekcie zdrowotnym można powiedzieć, że tu jest powrót taki do równowagi psychicznej, bo twardo stąpamy po ziemi i wiemy, czego oczekujemy w życiu. No dobrze, i teraz, kochani, karta Lenormand. No właśnie, pokazała się energia męska, robi się coraz ciekawiej. Mężczyzna bardzo zaangażowany w nasze życie. Może być podróż z mężczyzną, podróż do mężczyzny. Tutaj jest, moi drodzy, komunikacja międzyludzka. Także bardzo dobry znak. Możliwe, że będziemy się porozumiewać, dogadywać gdzieś na zewnątrz, spotykać. I tutaj może być nawet jakaś przyjemna atmosfera, randka dla niektórych, albo też, moi drodzy, załatwianie spraw gdzieś na zewnątrz z mężczyzną. Także tylko tyle i aż tyle na ten dzień. Ja Was, kochani, bardzo gorąco pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.